Cześć, ja jestem Marcin i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a to jest kolejny odcinek ze FNAF-a. Tak, FNAF World, dokładnie, tak jak tu widać. O boj, kiedy ja ostatnio FNAF World nagrywałem, kto pamięta, ten jest naprawdę gigaczadem, bo to były początki kanału. I ile ja pamiętam z tej gry, przekonamy się. Ogólnie to jest tak, FNAF World Randomizer. Postawię, że to nagram, ponieważ ostatnio zaczyna dużo ludzi to nagrywać. Pewnie dlatego, bo Eleven to nagrał. Jakby Eleven rozmawiał z Wezą. Weza nagrał FNAF World'a zwykłego. I jakby później wyszło na to, że Eleven nagrał tego randomizera. I zauważyłem kilka dni temu, że jakieś tam mniejsze FNAF-tubery sobie tak nagrywali, nie? I pomyślałem sobie, kurde, no ktoś tam sobie nagrał, nie pamiętam już kto to był nawet, a nie chcę wprowadzać w błąd, mówiąc, że tam ten youtuber nagrał i że to jest pewne. Ja nie jestem pewny, ale widziałem, że kilka osób to nagrało. Ej, te gwiazdki były wcześniej, jak się go klikało, już nie pamiętam. Co ja zrobiłem? Dwa razy kliknąłem w randomize i zniknęło i... Okej, ja może startuję grę, bo... ja nie wiem, jakiś easter egg odkryłem w tym menu głównym. Nie no, normalnie na hard mode, bo chcemy wszystko. I dostaliśmy tak, Boniego Chicke. O, to w miarę git team nawet. Chociaż, O, Unscrew Hot Cheese 2, to też jest dobre. Neon Wall. Neon Wall jest dobre. Z tego co pamiętam. I-Beam nie pamiętam, czy to było dobre. O, Water Horse. No. Powiedziałbym, że taki team Just Fine mi wyszedł. Mam endoszkieleta. Okej, tu się chyba nic nie zmieniło. Ciekawe czy można... Poczekam. Ciekawe czy jest tutaj opcja zbierania tych... tych zegarów. Bo tu się zegary zbierało. Więc poczekamy chwilę. O, jest. Aha. Chyba nie znajdę tu zegarów. O Jezus, o nie. To może być ciężkie. I to tak bardzo ciężkie może to być. Bo osoby właśnie... osoby, no, przeciwnicy też tu są randomowi. Bossy też są randomowe. Więc... najlepsze co moglibyśmy chyba zrobić to zbieranie na razie coinów i kupowanie ulepszeń, tak sądzę. Ej, a spróbujmy z nim zawalczyć. Okej, okay, nie, never mind. Spróbuj z nim zawalczyć, no. Co ty tu robisz? Myślę, że nie. Na razie nie. To nie są zbyt dobre itemy, I guess. W sensie są lepsze. Na nie będziemy zbierać. Na nich się będziemy skupiać. Spójrzmy tu. Dlaczego to jest droższe od tego, jak to jest lepsze? Chyba. What? Okej, okay, ja nie mam pytań, nie? Ale to jest bardzo drogie. A tytanowy endoszkiet mi się akurat przyda. W ogóle ten gościu wygląda jak Dymimik. Nie wiem, czy zauważyliście. Trochę taki podobny gościu do Mimika. A tu jest Fedber. Lolbit, zobacz. O, to jest dobre. To jest dobre. Ej, tu są same dobre rzeczy. W sensie najlepsze, chyba lepsze. Ze swojego rodzaju. W
z tego to jest chyba najpierw. Najpierw chyba jest zielony albo żółty, później. Albo żółty, bo pomarańczowy, już nie pamiętam. Ale ten, pamiętam, że ten czerwony to był raczej najlepszy. Ten czerwony też jest najlepszy ze wszystkich. Nie pamiętam, czy był lepszy od tego, ale to jest X4, więc po nazwie jestem w stanie stwierdzić, że to jest najlepsze. Ale fajnie, że ten loading screen naprawili, że on nie trwa tak długo teraz. Dobra, to możemy spróbować, bo to jest actually pojebane, a jest jeszcze dziwniejsze. Kurde. Ej, dobra, to jest tak randomowe, ale nie wiem czemu, ale to jest łatwiejsze niż w zwykłym FNAF Worldzie, co jest dziwne, ale dobre. To jest sposób na zarabianie. Dobra. Tam nie wchodzimy do tego Halloweenu. Nie, dobra, nie wiem. Halo? Może dwie ciki w jednym teamie to nie jest dobry pomysł. Do tego Halloweenowego update'u nie wchodzimy, bo ja widziałem na odcinku Elevena. O, z tym możemy się bić. Ej, git. Ej, łatwe. Dobra. Łatwy przeciwnik. Się nam trafił akurat. To nie zbierzemy. Nie wiem, czy to chcemy wchodzić. O, z tym też się w sobie możemy bić. Tak zrobimy. Ej, chica nie mia... What? Oni też mają skille randomowe. Ej, o co chodzi? Czemu on ma cupcake'a? What? Okej. Okay. To będzie cięższe niż myślałem. To będzie gorsze niż myślałem, naprawdę. Dobra. Fredbear. Co tu Scott robi? Halo? Scott? What the fuck? Ej. Ej, no way. Poczekajmy na tego zgliczowanego Fredbeara. Co nam powie? A, ona nic nie powie. O, powie. No, czekajmy po prostu. Okej. Okej. Okej, okay. To jest po prostu... Tutaj nie ma lore, oni to po prostu zrobili taki no, rolling joke czy coś takiego. Że po prostu ha, zapomniałeś przycisk. Gotowe przycisnąć. Ha, bekasz ciebie. Ej, czemu mam... No, sama pizza win. Ja mam same pizza w skillach, o co chodzi? Podoba mi się, fajne to jest. Dobra, chodź tu Didi. Teraz jesteś przydatna na coś. I on się zmieni. No, i zajebiście. Mamy profit. Profit. Już chyba możemy kupić to. Dokładnie. Kupujemy. Chips. O! Ej, tak, jakby taka opcja w normalnym Fafordzie była. To by było miodzio, nie? Dobra. Ja na razie tylko gram tak. To może zamienimy sobie. Chociaż bez sensu ich zamieniać. Mogę ich zamienić? Czy nie? Reset muszę zrobić. O Jezus. No to jest mój pierwszy team.
to i Boniego wezmę. Nie. Tak zrobimy. A tu zrobimy tak. No, tak to zrobimy. Git, myślę, że jest zajebiście. Dobra. No to idziemy do tego portalu, nie? Od razu zgliczowane drzewo. O kurde, nie! Spierdalaj! O shit. Ej, zdjęło, żeby... Okej, nie. Zdjęło, żeby dać radę. Czy to jest jego pasek HP na dole? Jak tak, to mamy przejebane. Dobra. Nie pamiętam, żeby Endo O1 był taki silny. Okej. Światu między światami też nie ma. Jak coś? Springtrap! Co jest, ziom? Ej, czy jest szansa na to, że... Na pewno jest szansa na to, że tu się pojawi Fredbear i randomowo dostanę ending. Myślę, że jest taka szansa. Ale jest niska. Więc... You have been randomized. Zauważyłem. Puppet Master is laughing at you. Okej. Okay. Niech mu będzie, nie? Jakby to... Sam, będę mu zabraniać. Niech się śmieje, a ja bezpierdalam. Gdzie mi taki przeciwniku dajecie? Kurde, late game. Przeciwnicy. Ciekawe, co to będzie za boss. Okej. Okay. Zostawcie lajka, żeby to był boss, z którym dam radę cię bić. Bo jak nie, to będzie lipa. Okej? Okay? Okej. Okay. Okej, okay. Teraz pytanie, jaki to jest... To jest najgorszy, to ja. Okej, okay, ten gorszy. O nie. Kurwa, nie zostawiliście lajka. Wszystko przez was. Wszystko przez was. Jak mogliście? Zdradziliście mnie. Zdradziliście naród. Zdradziliście międzywymiarową armię. Jak wy... Ej, mogliście. Znajdziemy was. Aj. Przynajmniej szybko poszło. Okej. Idziemy dalej, I guess. Mam nadzieję, że to się... To tak zostaje, że to nie jest za każdym razem random. Co nie? A, samolot. Ciężko się w to gra. Ale na to się pisałem, co nie? Pobierając tą grę. Na to się pisałem. O! Skrzynki też są randomowe. Giftboxy mam. Jeden z najlepszych bitsów, jaki mogłem dostać. Jak nie w ogóle najlepszy. Nie no dobra, bo jest jeszcze auto Neon Wall. To też jest bardzo dobre. Ale dude. I tu jest zegar. Dobra, endingu z zegarem nie będę robić, bo jeden już przegapiłem. Więc... Nie wiem, walić ending z zegarem. Co? Może dam radę z tym? Nie wiem, mam dwa razy łatę po odsłuchu, chyba sensu. Dajcie mi jakieś... Dajcie mi skille, którymi mogę bić. Drive ball. Okej. Okay. Nie wiem, czy Unscrew da radę, bo to nie są roboty. Okej. Okay. Toxic Bite. Legend Song. Ale jakoś to idzie. A, super. Daliśmy radę.
Okej, okay. W ogóle tutaj jakiś motyl sobie lata, kurwa, jest środek zimy, a tu sam motyl lata, o co chodzi? O nie, o nie. Uciekamy stąd. Idziemy po skrzynkę. Siema, bałwan. Dobra. 10 foscoinów to zawsze coś, nie? Foscoiny to są... Jak to się w tej grze nazywa? Bo już nie, ja nie pamiętam, jak to się tu nazywa. Normalnie bym powiedział foscoiny. A właśnie. Tu mamy to, jest jedynie dobre. Boss Drain X. Że życie jakby laserem no drainuje, że tak powiem. Zniża to życie. A mini Reaper i Reaper to tak średnio, nie? Ten czerwony najlepszy. Nie wiem, tu z tego to się opłaca tylko to, tak naprawdę. Ej, ej, kur... O, chociaż z jednym może dam radę. Unscrew, o nie. A no bo tak, bo mam ten... Mam giveboxy, zapomniałem. Ej. Nieźle. Nie pykło. Aj. To chyba jest, co? Ej, kogo ty tu unscrewujesz, jak tu nikogo nie ma? Ej, nie no, damy radę. Damy radę, spokojnie. Nie wiem. Kurde, dalej stoi. Dobra, nie zamieniam team. Dajcie coś. A tu było głupie akurat. Chyba mogę nie dać rady. Dobra, nie. Halo, uciekaj. Okej, okay, nie. Nie dałbym rady, dobra. Jednak to było trochę bez sensu. Kurde, gościu. Uga buga. Dobra, nie wiem, nie chcę się tego jakoś czytać. Jakoś specjalnie. Always search for new chips and bytes. Właśnie znalazłem bardzo fajny chip. No właśnie, nie wiesz co możesz dostać. Ja się przekonałem, że są fajne rzeczy. Don't enter glitch yet, you need to enter mine, find the clock. Znalazłem już, spokojnie. A i jeszcze w tym jest. Że nie mam tu do tego glitcha wchodzić. Spierdalaj, gościu. Halo. Daj mi wyjść. Okej. Okay. Nie mam tutaj do tego glitcha jeszcze wchodzić. Tylko najpierw do jaskini, żeby znaleźć zegarek. Po chuj? Nie wiem. O! Gościu tu się pojawił. O, to łatwy przeciwnik. Łatwa kasa w zasadzie. Dobra, cofamy się tu i Didi, robimy kasę. O kurde, umienił się w ostatnim momencie, co za szmata. Dobra, nieważne. Zbieramy skrzynki. To bym chciał jeszcze zdobyć, ale nie mam klucza. Tutaj mogę się jeszcze dostać ewidentnie. Tylko... O, i tu. Tu mogą być fajne rzeczy w środku. Wiesz, nie wiem, czy tu będą bajty, czy tu będą... Będzie po prostu... Pieniądze, czy będą. Ale można spróbować. Dobra. Więc... Łapka w górę. Łapka w górę, żeby tu było coś... Coś mało ciężkiego. Okej, okay, spróbujmy.
Aha! Nie, dobra, dziękuję bardzo. Nie mogę uciec. Nie no, super jesteście, naprawdę. Super jesteście. A ja myślałem, że mogę na was liczyć. Nie no. Ja nie mam sensu, nie ma sensu próbować, to jest... To jest zbyt ciężki boss. Jak na taki początek? Kurde, no patrzcie, kurde, już 6000. Kurde, 6000 napierdala. No i co ja mu mam zrobić? To jest jeden z najcięższych bossów. To Neon Wall, to nic nie ma. Jakbym jeszcze miał... skill... od Purple Guy'a. Aha! I Neon Wall jeszcze. Nie no, super, zajebiście. Przeciwnicy też mają radobowe skille. Zajebiście. Okej. Okej. O! Tu się można bić. Dawaj to. Dawaj to. Okej, dawaj się skilla. No, i git. O, co tym razem? Skos. Nie, a jesteś animtus. No, ale dobra. Nie, idę stąd. To nie jest przeciwnik, z którym chcemy walczyć teraz. Ja nie wiem, czemu. Co, znowu? Ej, on mnie goni. Ej, daj mi spokój. Daj mi spokój, gościu. Uciekam, o co chodzi? On mnie prześladuje. Skąd, daj mi spokój. Idę łowić ryby. Wędkowanie, wędkowanie. Dałem radę. Dobra. Dobra, więc mamy... Mamy tyle w sumie. Trochę co mam tego. No nie odkryłem ani połowy mapy, no odkryłem tylko to, tutaj trochę i to. W kopalni jeszcze nie byłem, bo nie przejdę przez tego bossa, dopóki mi coś dobrego nie trafi. O nie. O nie. Co to jest? Ja nie wiem, co się dzieje, no. Ewidentnie nie wiem, co się dzieje. Ale muzyka przynajmniej jest dobra. Tu, 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 tu. Endo Army. Halo? Okay, jumpscare jest blisko. A. To nieźle. Z nim już mam większe szanse, ale... Halo? Jakby się udało rozkręcić jeszcze te zwłoki. Aha, no... Tak średnio powiedział. No, ty go ugryziesz, czy co? Okej. Okay. A co ty czekasz? Foxy, dawaj! Ultra atak! Jumpscare. Aj. Cika, to cika. Okej, idziemy wędkowanie, bo... Co innego ja mam robić? Wszystko inne mi nie wychodzi. Aktualnie. W tej wersji gry. Nie, to nie wyjdzie. To nie wyjdzie. Nie no, przeszkodził mi, ja w tego celowałem. O, purple guy? Okej. Spierdzielaj, gościu. Sprawdzę, ile to kosztowało. No trochę to kosztowało jednak. Tu? Ej, te ceny się znowu zmieniły, o co chodzi? Ej, czuję się oskamowany w tym momencie. Gościu! Stop!
Stop przemocy. Czemu mnie atakujesz? A tu? Tu jest dalej... To shipper? What? No tu jest dalej... dalej to samo, więc... Bez sensu. Tu nie przejdę już dalej. O, z tym się można bić. Okej. Ja mister Wokoko do chuja bym powiedział. Lubi team zmienia na nie wiem co. Dobra. Można spróbować jeszcze raz tego bossa. Bo tu są skrzynki, no ja tam chcę się dostać. Nie, z nim nie dam rady się bić. Halo? Jak się świeci. Nie, zastanawiam się przez chwilę, czy z nim zawalczyć, ale to nie ma sensu. Oj. Ja tam nigdy nie przejdę, mam wrażenie. Szansa na to, że mi się trafi jakiś... jakiś boss, z którym dam radę. Jest taka mała. Bo wszystkie inne bossy są silniejsze. Ja bym musiał poza odcinkiem tutaj pochodzić. I po prostu ekspić. Chociaż z nim już trochę... coś tam zrobiłem, no. Aha, okej. Super, chciałem wam to zrobić. Ja nie wiem, co ja klikam. Nie zostałem zapoznany z skillsetem tych postaci. Ponieważ jest to niemożliwe. No. Tak. To idziemy znowu tu. I może tym razem szczęście się do mnie uśmiechnie. I może... A może nie. A z nimi mogę spróbować. Może jakiś heal? Dokładnie. To nie. No i git, no. Jeszcze XP, są tokeny. Nie, no dobra, jest progres. Przynajmniej. Czuć trochę ten progres. Znowu ty! Nie! On mnie prześladuje, to jest Cheaper's Revenge! To jest... Kurwa... Zemsta Cheapera. Cheaper, kurwa... Cheapa, jebana. Co ja ci zrobiłem? Co ja ci zrobiłem? Ja nie mam szans z nim, nie? Nie ma sensu się z nim bić. Nie wiem, niech ich wykończy, bo nie mogę. Nie wiem. W ogóle nie widziałem, żeby się jakiś skill z Halloweenowego update'u pojawił. Nie wiem, a jakbym dostał taki na przykład Pumpkin Rain, czy jak to się tam nazywało? Albo ten to był slash czy coś, po prostu Purple Guy takim nożem rzucał i miał małą szansę, ale była szansa na to, że one-shotuje bossa. No i jakby to mi się trafiło w skillach, no to by było jeszcze dobrze, nie? To by było broken nawet. A tak to trochę ciężko, nie? Ciężko grać przeciwko czemuś. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Nie, ja nie wiem, z czym ja będę się bić, nie?
A jak nie wiem, z czym się będę bić, to nie wiem, jak się przygotować. To jest problem. Problem. Duży problem. Pójdę tu po skrzyneczkę. I będziemy znowu wędkować. Ja w napłodzie nigdy praktycznie wędkuję. Nie wiem, ta modyfikacja do Fnafolda to jest naprawdę duży change tej gry. Wreszcie wędkowanie ma jakiś sens. Przynajmniej dla mnie, bo dla niektórych miało, nie? Jakiś nawet ending był, czy coś. Bo się ją po prostu odblokowywało, czy coś. Tego nigdy nie robiłem. Bo po co? Nie chciałem się męczyć po prostu. A tutaj? To jest trochę randomowe, ale patrzcie, ile tu jest tych pereł czasami. Trzeba wyczuć dobry moment. Ej, możecie się tak troszkę ten... No... Spadać. Przeszkadzacie mi. No co za cioty. No nie, no bez sensu, bez sensu, bez sensu. Spadaj o tego. No trochę głupio oni się teraz. Halo? Aha, czas mi się skończył. Zapomniałem, że tu jest czas. Coś takiego w ogóle. Dobra, to trochę lipa, ale... 10 coinów to jest nic. Nazbieramy to... Kurde, raz, dwa. Co za ty? Bajt. Zauważyłem, że laser beam dużo daje. Widziałem, że 1000 chyba zadało. Nie wiem czemu, ale widziałem, że coś tu zrobiło 1000 obrażeń. Nie wiem. Halo? Cały Potros. Okej. Jest level up, czyli jest dobrze. Dobra. To będzie ostatnia próba. Ostatnia próba. I tak, i kończę odcinek, bo... No. Dokładnie. Mad Endo. Okej. Okay. This is beatable. Chyba. This is doable. Bym powiedział. Mr. Box, Neon Wall. To trochę głupie, bo oni mieli... Full HP. No, trochę bije jednak. Trochę mu zrobiłem. Nie. Aha, super. Nie no, ubiłem mu, można powiedzieć, że połowę, że prawie połowę. Z nim mi chyba najlepiej poszło ze wszystkich bossów. Nie no. No. Dokładnie. Więc... To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jeśli chcecie, żeby była tylko seria, no to dajcie znać. Nie wiem, czy łapki w górę, komentarze,
wiecie, no, jakiś feedback, nie? Czy chcecie, żebym to kontynuował? Jest to ciężkie, ale na pewno jest to trochę bardziej fun, bo coś w tym jest, w tej losowości. Coś w tej losowości jest takiego, co sprawia, że po prostu gra jest bardziej, nie wiem, zabawna, bardziej nieprzewidywalna jest i przez to jest ciekawiej. No, to by było tyle z mojej strony. Wkurzyłem się, że praktycznie nic tutaj nie zrobiłem, ale myślę, że jak wy zagracie osobiście sami, to myślę, że nie tylko ja tak bym miał, nie? Jak mówiłem, link do pobrania będzie w opisie, więc możecie spróbować i powiedzieć, później w komentarzach napisać, albo na Discordzie. Właśnie, zapraszam na Discorda, tam też można pisać. I możecie po prostu dać znać, jak wam osobiście poszło na Forge Randomizer. Mi tam w miarę dobrze poszło, bo dostałem te giftboxy. Toy Freddy, okej. Okay. Dostałem takie giftboxy. Beats może nie jest aż taki dobry. Party też jakieś tam, no, takie trochę średnie bym powiedział, chociaż taki Nightmare Foxy już jest na poziomie dobrym. No i też, bo jakby wiecie, to tutaj rząd jakby ma znaczenie, nie? Pierwszy rząd to jest tak, no, początkujące, później jest lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, a tu są w ogóle najlepsze postacie, więc mam takie, no, mid postacie bym powiedział, takie just fine, mogę tak powiedzieć chyba, nie wiem, może ktoś dostał lepsze, może ktoś dostał gorsze, no, dobra, to tyle, to trzymajcie się, cześć, see ya next time, cześć.